Kontynuujemy temat optyki i w najbliższych kilku filmach będziemy mówić o obrazach, które powstają przy przejściu światła przez różne układy optyczne. No to brzmi tak górnolotnie i skomplikowanie, ale mówiąc o układach optycznych, mam na myśli zwierciadła i soczewki. Jest to coś dobrze znanego nam z życia codziennego. Większość z nas w swoich domach ma lustra, czyli zwierciadła płaskie. Niektórzy, może ty, może ktoś z twoich bliskich czy znajomych nosi okulary albo soczewki kontaktowe. Czyli to, co nazywam takim prostym, jednoczęściowym układem optycznym, jest zazwyczaj po prostu zwierciadłem albo soczewką. I zaczniemy od takiego podstawowego rozróżnienia obrazów, jakie mogą powstawać, na dwa typy: obrazy pozorne i rzeczywiste. Obraz może być pozorny lub rzeczywisty. Tutaj zaczniemy od omówienia obrazu pozornego. Za chwilę omówimy rzeczywisty obraz. I tak, obraz pozorny mówimy sobie na podstawie przykładu zwykłego płaskiego zwierciadła. I zobaczmy, tutaj mamy płaskie zwierciadło, tu mamy obiekt, powiedzmy książkę do fizyki, a tutaj jest nasze oko, tu patrzymy i zobaczmy, co się dzieje, jak powstaje obraz w zwierciadle, widziany przez nas tutaj z tego miejsca. No więc tak, przeanalizujmy kilka takich rozbieżnych promieni światła biegnących, załóżmy, z tego punktu. Światła oczywiście rozproszonego, bo jak pamiętasz, mam nadzieję, z wcześniejszych filmów, to światło, które trafia do naszego oka, dzięki czemu widzimy różne obiekty, które same z siebie nie świecą, to jest właśnie światło rozproszone. No więc zazwyczaj książki ani nie świecą własnym światłem, ani nie są na tyle gładkie i błyszczące, by światło idealnie odbijać, dlatego zazwyczaj, gdy je widzimy, to trafia do naszego oka światło rozproszone na ich powierzchni. Przeanalizujmy sobie więc bieg takich promieni światła rozproszonego, biegnących od kilku punktów na książce. Zacznijmy na przykład od tego. Tak, i ten promień stąd biegnie w taki sposób. Tutaj się odbija od zwierciadła. Kąt padania starałam się tutaj narysować równy kątowi odbicia. Załóżmy, że nasze oko jest trochę większe, całe światło tutaj do niego trafia. Tak, a jakiś inny bliski promień wychodzący z tego samego punktu. Narysuję go innym kolorem, żeby nam się nie zamazał cały obraz. O, na przykład taki kąt padania, równy kątowi odbicia. O, i mamy dwa promienie, dwa bliskie promienie światła rozproszonego wychodzące z jednego punktu na naszej książce. Można by tych promieni wychodzących z tego punktu przeanalizować więcej, ale to już nam kompletnie zaciemni rysunek, dlatego nie róbmy tego. Natomiast zastanówmy się, jak te promienie odbite od zwierciadła i trafiające do naszego oka zinterpretuje nasz mózg. Otóż nasz mózg jest przyzwyczajony do tego, że światło się rozchodzi prostoliniowo, dlatego robi taką sztuczkę, że te promienie interpretuje jako wychodzące z punktu leżącego na przedłużeniu tych linii. I wszystkie inne promienie, jakie byśmy tutaj jeszcze dorysowali, interpretowałby właśnie jako taką rozbieżną wiązkę wychodzącą z tego punktu, leżącego na przedłużeniu tych promieni. Jeśli w ten sposób przeanalizujemy bieg promieni światła również z innych punktów na książce, tutaj na tym brzegu, tych liter, czy dowolnych innych, to okaże się, że interpretując właśnie te promienie odbite jako wychodzące z punktów znajdujących się tutaj na przedłużeniach, nasz mózg wytworzy nam następujący obraz. Obraz tego punktu znajduje się w tym miejscu, natomiast każdego innego znajduje się odpowiednio, tak jak tutaj widzimy. Można by się w pierwszej chwili zastanowić, dlaczego na przykład tutaj te litery są obrócone względem tej pionowej osi, ale jeśli by przeanalizować właśnie bieg promieni z każdego punktu, to byśmy się przekonali, że rzeczywiście obraz tego punktu będzie się znajdował tutaj, a obraz na przykład tego punktu będzie się znajdował tu, a nie odwrotnie. I zresztą jest to nam dobrze znane z życia codziennego, gdy patrzymy na odbicie własne albo różnych przedmiotów w lustrze, w zwierciadle płaskim, obserwujemy właśnie takie odwrócenie. A teraz, dlaczego taki obraz nazywamy pozornym? Otóż nazywamy go pozornym dlatego, że te promienie, które trafiają do naszego oka, dzięki czemu widzimy obraz, nie wychodzą tak naprawdę z tego punktu, a obraz powstaje po prostu jako sztuczka naszego mózgu na przedłużeniu tych odbitych promieni, które trafiają do naszych oczu. No, żeby było to trochę jaśniejsze, to może powiem jeszcze, że tutaj, w tym miejscu, za lustrem, bo tu się wydaje, że ten obraz książki znajduje się po drugiej stronie powierzchni lustra, prawda? Gdybyśmy tam gdzieś za tym lustrem chcieli postawić ekran, to tam wcale na ekranie by nam się taki obraz nie wyświetlił. Nie wiem, czy jest to w tej chwili dla Ciebie jasne, ale mam nadzieję, że stanie się jaśniejsze, gdy będziesz mieć szansę porównać obraz pozorny z obrazem rzeczywistym. Zaraz zobaczymy, co to jest obraz rzeczywisty.
Obraz rzeczywisty omówimy sobie na podstawie zwierciadła parabolicznego. O, tutaj sobie przygotowałam taki rysunek. Zaraz będę tłumaczyć, co to jest. Otóż zwierciadło paraboliczne można powiedzieć, że przypomina trochę taką misę. Zaraz sobie ją narysujemy. W tej płaszczyźnie, jeśli weźmiemy tutaj średnicę, tutaj mamy koło, tutaj weźmiemy jego średnicę i sobie wyznaczymy taki przekrój. To albo po prostu fizycznie sobie takie zwierciadło przypiłujemy, to tutaj zobaczymy nie półkole, tylko parabolę. Jak być może pamiętasz z matematyki parabolę w układzie współrzędnych x, y, w takim najprostszym przypadku opisuje równanie y równa się x kwadrat. Z tego nie będziemy korzystać, ale tak tylko Ci przypominam. I właśnie z takiego kształtu przez jego obrót wokół tej osi możemy uzyskać właśnie kształt zwierciadła parabolicznego. Tutaj rozpatrujemy tylko taki przekrój tego zwierciadła. Tutaj jeszcze dorysowałam jego taką oś symetrii. No i tutaj na osi symetrii, tutaj trochę brzydko mi się narysowało, tu na osi symetrii oczywiście leży ten najbardziej wysunięty punkt paraboli, jej minimum, albo jak patrzymy z drugiej strony, to maksimum. I tu na osi symetrii znajduje się tak zwane ognisko paraboli. No powiedzmy, że tutaj mamy obiekt, już nie będziemy takiego skomplikowanego obiektu jak książka rysować, tylko taką prostą strzałkę. I ognisko charakteryzuje się tym, że wszystkie promienie równoległe do osi symetrii trafiające na powierzchnię zwierciadła parabolicznego odbijają się w taki sposób, że trafiają w ognisko. Tak ten promień równoległy odbija się i trafia w ten sposób. Z kolei gdybyśmy śledzili bieg jakiegoś promienia nierównoległego, który po prostu przechodzi przez ognisko, o, na przykład jakiś taki promień, to ponieważ jest to po prostu odwrócony bieg promienia takiego równoległego, który by potem przeszedł przez ognisko, możemy powiedzieć, że promień przechodzący przez ognisko i padający na powierzchnię zwierciadła parabolicznego odbije się od niego i będzie biegł równolegle do osi symetrii. Wobec tego weźmy sobie drugi promień wychodzący z tego punktu, z czubka naszego obiektu, naszej strzałki. Taki promień wychodzący właśnie w tym kierunku, przechodzący przez ognisko. Ten promień odbija się, biegnie równolegle do osi symetrii i w tym punkcie przecina się z tym promieniem wychodzącym z tego punktu. Gdybyśmy przeanalizowali takie promienie wychodzące z każdego z tych punktów na naszej strzałce, to byśmy mogli dojść do takiego wniosku, że jeśli załóżmy, o tutaj znajduje się nasze wielkie, wielkie oko, to tak, to te promienie, które przeanalizowaliśmy, nasz mózg będzie interpretować jako obraz czubka tej strzałki. Podobnie jeśli przeanalizujemy każdy z punktów tutaj na tej strzałce, to odtworzy nam się obraz tej naszej strzałeczki. I to jest obraz rzeczywisty. Dlaczego? Ponieważ tutaj te promienie trafiające do naszego oka, interpretowane jako obraz naszego obiektu, obraz strzałki, rzeczywiście wychodzą właśnie z tego punktu. To zobacz, że jest to sytuacja przeciwstawna do tej. Tutaj te promienie trafiające do naszego oka, interpretowane jako obraz, nie wychodzą w rzeczywistości z tego punktu. Nigdy te promienie tak naprawdę w tym punkcie się nie znajdowały, tylko wychodzą z tego punktu, odbijają się i trafiają do naszego oka. Natomiast te promienie rzeczywiście biegną, zaczynają biec w tym punkcie, ale przebiegają przez ten punkt fizycznie, faktycznie przez ten punkt w przestrzeni, a następnie trafiają do naszego oka i są interpretowane jako obraz. Gdybyśmy tutaj, w tym miejscu, postawili ekran, to rzeczywiście by nam się wyświetliła na nim, być może nie za bardzo wyraźnie, ale wyświetliłaby nam się właśnie taka strzałka. Dlatego to jest właśnie obraz rzeczywisty, bo przez miejsce, w którym powstaje obraz, w rzeczywistości przebiegają promienie światła, które następnie odpowiadają za nasze widzenie obrazu. Natomiast w przypadku obrazu pozornego, w tym punkcie w przestrzeni, w którym nasz mózg interpretuje, że obraz się znajduje, te promienie nigdy się nie znajdowały, nigdy do tego punktu nie dotarły. Starałam się różnicę między obrazem pozornym a obrazem rzeczywistym wytłumaczyć możliwie jak najjaśniej. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie zrozumiałe, a jeśli nie, to w kolejnych filmikach będziemy rozpatrywać wiele różnych przykładów, będziemy się zajmować właśnie takim zwierciadłem parabolicznym i powstawaniem obrazów przez odbicie w takim zwierciadle. I wtedy już wszystko powinno stać się dla Ciebie jasne.